Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś pokażę Wam szybki trik na obieranie ziemniaków w Thermomixie. Są tylko dwa warunki. Muszą to być młode ziemniaki oraz małe ziemniaki. Wybieracie najmniejsze, jakie są w sklepie, z tym nie ma problemu. Zwykle każdy te ziemniaki zostawia, nikt ich nie kupuje, także na pewno Wam takich ziemniaków nie braknie. Przechodzimy do obierania. W Thermomixie ustawiamy funkcję wagi. Wrzucamy do naczynia miksującego około pół kilograma ziemniaków. Z taką ilością najlepiej sobie radzi. Mamy pół kilograma. Zalewamy je wodą tak, żeby pokryła całe ziemniaki. Zakładamy pokrywę z miarką. Wagę zamykamy. Uruchamiamy czas obierania ziemniaków. W moim przypadku będzie to jakieś 3 minutki. Obroty wsteczne. O tym nie możecie zapomnieć, bo to nie mają być placki ziemniaczane, tylko skrobanie ziemniaków, więc obroty wsteczne i obroty na jakieś 2,5 będą wystarczające. Nie zmęczy to Thermomixa, a obierze ziemniaki. Zaglądamy do ziemniaków i teraz tak, ziemniaczki są już wstępnie obrane. Jeżeli ktoś uważa, że to jest za mało, proces możecie powtórzyć, wylać wodę, wypłukać ziemniaczki i uruchomić znowu na 3 lub 2 minutki, obroty wsteczne, o tym nigdy nie zapominajcie, około 2,5, tak żeby Thermomixa nie zmęczyć i macie gotowe obrane ziemniaczki bez pracy. Dla tych, którym wystarczy tylko pół kilo ziemniaczków, możecie od razu wrzucić je do koszyczka i ugotować na parze, a tacy jak ja, gdzie będę gotować dobrze ponad kilogram ziemniaków, to proces sobie jeszcze raz powtórzę. Z takich ziemniaczków, które teraz obierzecie i ugotujecie, może być pyszna kolacja albo przekąska. Jak pokroicie potem ugotowane ziemniaczki, obsmażycie na patelni na masełku, do tego kefir albo śmietanka i macie kolejne pyszne danie. Ja w takim razie przepukam ziemniaki, pokażę Wam, jakie są ładne i zaraz do Was wracam. Jak widzicie, różnica jest bardzo duża, ziemniaki są wspaniale obrane. Nadają się już do spożycia na grillu lub ugotowane, albo upieczone w piekarniku. Gorąco wszystkim polecam ten sposób na obieranie młodych, małych ziemniaków. Jeżeli oglądacie mnie, a jeszcze nie subskrybujecie, gorąco zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj, jak również dzwoneczka, żeby żaden film ani żaden pomysł Was nie minął. Do następnego filmu. Do zobaczenia!